Pozwólcie, że jeszcze raz skłonimy nasze głowy do króciutkiej modlitwy, tak jak siedzimy na swoich krzesłach. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, pragniemy teraz Ciebie uwielbić, pragniemy oddać Ci cześć i chwałę, pragniemy Ci podziękować za wszystko to, co mam od Ciebie. Pragniemy również prosić o to, abyś był z nami teraz przez swojego Świętego Ducha, abyśmy mieli otwarte serca, abyśmy mieli otwarte umysły, abyśmy dostrzegali te wielkie cuda, które są wokół nas, ale są również w nas samych, których Ty jesteś autorem, abyśmy Ciebie uwielbiali, Ciebie chwalili, Tobie oddawali cześć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zacznijmy od fragmentu z książki Zdrowie na co dzień. To jest książka z 2007 roku, wydana przez wydawnictwo Znaki Czasu. Na stronie 215 jest taki fragment, który będzie punktem wyjścia do naszego dzisiejszego rozważania. Napisano tam tak. W miarę postępu badań nad biochemicznym podłożem mózgu pojęcie duszy jako oddzielnego bytu staje się obiektem podejrzeń. Ludzie, którzy wierzą w nieśmiertelną duszę jako gwarancję wiecznego życia, będący chrześcijanami lub nie, dostrzegają zagrożenie dla swojej nadziei. Francis Crick, który wspólnie z Jamesem Watsonem odkrył podwójną helisę DNA ponad 50 lat temu, wiele lat poświęcił badaniom świadomości, których częściowym celem było udowodnienie fałszywości idei duszy. Crick twierdzi, że wspólnie z innymi naukowcami odkrył grupę komórek rozproszonych w korze mózgowej, które generują świadomość oraz poczucie własnego ja. Wierzy on, że pewnego dnia, to jest cytat z słowa Francisa Cricka, wierzy on, że pewnego dnia cała ludzkość przyjmie do wiadomości, że koncepcja nieśmiertelności duszy wraz z obietnicą życia wiecznego byłby złudzeniem, tak samo jak obecnie powszechnie zrozumiałe jest, że Ziemia nie jest płaska. Koniec cytatu. Mamy wybitną postać świata nauki i jego dążenie, jego cel. Zobaczcie, chcę, żeby ludzie przestali wierzyć w dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to nieśmiertelność duszy, czy w ogóle istnienie czegoś takiego jak niematerialna dusza. I druga rzecz, obietnica życia wiecznego. To jest coś, co go uwiera, coś, co chciałby, żeby wreszcie zniknęło gdzieś tam z ludzkiej świadomości. Nieśmiertelna, niematerialna dusza i obietnica życia wiecznego. Jeżeli popatrzymy na ten pierwszy element, to taki dosyć ciekawy wniosek się nasuwa, że wiecie, adwentyści stoją w jednym szeregu z ateistami. Prawda? No, jakby na to nie patrzeć, to w jednym szeregu z ateistami stoimy, jeśli chodzi o nieśmiertelną, niematerialną duszę. Rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No a co z życiem wiecznym, o którym Crick pisze, który tak go uwiera? No, dla nas chrześcijan jest bardzo ważny element. Tutaj Darek czytał ten tekst, bardzo, bardzo, bardzo dobitny tekst z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 15 rozdziału, gdzie apostoł Paweł tak mocno mówi, że słuchajcie, jeżeli tylko w tym życiu Chrystusie pokładacie nadziei, to w zasadzie dajcie sobie spokój. Jesteście ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A więc to życie wieczne dla nas, chrześcijan, to jest coś niesamowicie ważnego. W tym fragmencie, w tym rozdziale z książki Zdrowie na co dzień dalej czytamy następujące słowa na temat zmartwychwstania. Zmartwychwstanie samo w sobie jest pojęciem niepoddającym się rozumowej analizie. Nic, dosłownie nic, nie trwa po swojej śmierci. W pamięci Boga nic jednak nie ginie. Śpimy bezpieczni w Nim. W momencie powrotu naszego Pana powstajemy z martwych jako nowe istoty, obleczeni w nowe ciała, ale zachowujemy nasze dawne ja, umieszczone w nich przez kochającego Ojca. Pomysł taki przekracza możliwości umysłowego pojęcia. Wykroczyłby również poza granice naszej wiary, gdyby nie jeden fakt. Jezus tego dokonał.
umarł i powstał z martwych. To samo stanie się z nami. Zmartwychwstanie jest czymś, co wykracza poza nasze możliwości zrozumienia. To jest coś, co po prostu w głowie się nie mieści. Ale to zmartwychwstanie, to wieczne życie gdzieś tam w ludzkim sercu jest zapisane. Znamy ten tekst z Księgi Kaznodziei Salomona z 3 rozdziału wersetu 11, który w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi w ten sposób, że Pan Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie i nawet w serca ludzi co włożył, pamiętacie? Nawet wieczność włożył w ich serca, prawda? W innych przekładach ten werset ma nieco inny sens, ale trzymajmy się tego sformułowania. W serce człowieka włożona jest wieczność. I chciałbym Was teraz przekonać o tym, że również ta wieczność włożona jest w serca osób niewierzących w Pana Boga i niewierzących w życie wieczne. Przeczytam kolejny fragment, tym razem pochodzący z jednego z dzienników. Artykuł nosi tytuł Niecierpliwie czekając na osobliwość. Ta osobliwość, no podobno wielki wybuch zrodził się z osobliwości, i również ta osobliwość ma doprowadzić do tego, że powstanie nowy człowiek. Posłuchajcie, bardzo ciekawy fragment, może przydługi, ale warto go uważnie wysłuchać. Wyobraźcie sobie, że ktoś obiecuje wam nieśmiertelność. Dalej autor pisze o tym, że na pewno byśmy sobie dali spokój z takim człowiekiem, który nam oferuje nieśmiertelność, byśmy nie chcieli z nim rozmawiać, ale pisze, ten człowiek mówi, nie odchodź, moja propozycja jest trochę inna. I następuje rozwinięcie. Po pierwsze, nie musisz umierać i przenosić się na tamten świat. Po prostu przedłużymy ci życie poza horyzont twojej wyobraźni. To jest pierwszy element. Po drugie, nie tylko twoje życie przedłużymy, ale je ulepszymy. Nie będziesz cierpieć. Zyskasz też niesłychaną mądrość, niezmierzoną inteligencję i dostęp do wszelkich zbiorów danych. Uwaga. Po trzecie, staniesz się dosłownie tym, kim bądź czym chcesz. Będziesz zmieniać ciała, traktując je jak pojemniki na twój unikatowy umysł. Tych ciał nie trzeba będzie pożyczać od innych użytkowników. Wyhodujemy je specjalnie dla siebie. A jeśli wpadniesz na pomysł, by istnieć w ogóle bez ciała, to też żaden problem. Staniesz się cyfrowym kodem żyjącym w maszynie. I po czwarte, to bardzo ważne. Nie są potrzebne żadne modlitwy ani dobre uczynki. Wystarczy, że zainwestujesz w naszą firmę. Tu nie decyduje wiara, lecz nowoczesna technologia w służbie nauki. Uśmiechacie, bo to tak rzeczywiście dziwnie brzmi. Ale to jest coś, co kręci ludzi niewierzących. Ta wieczność gdzieś w te serca jest wpisana. Dalej w artykule czytamy, ten technoutopizm nosi nazwę transhumanizmu. Ruch H+, jak lubi się skrótowo nazywać, już dawno opuścił kartki powieści science fiction. Wciąż jest to dziedzina w dużej mierze spekulatywna, ale należy ją traktować jak najbardziej serio. Zajmują się nią jednostki badawcze na czołowych uczelniach świata. Żywo zainteresowany jest korporacyjny przemysł, a w Dolinie Krzemowej w pewnym sensie nie mówi się od lat o niczym innym. A więc ludzki umysł potraktowany jako swego rodzaju oprogramowanie, które może w jakimś tam środowisku funkcjonować. Utopia, mrzonka, chyba nie tak całkiem, skoro sporo ludzi płaci duże pieniądze po to, żeby doczekać do tego czasu. Podobno jest to rok 2045, kiedy ci, którzy dali się zamrozić za bodajże 80 000 dolarów, no, mogli powrócić do istnienia. Ciekawa perspektywa. Wieczność wpisał w ich serca. Za chwilę będziemy mówić o paru, dokładnie o trzech aspektach, trzech elementach chrześcijańskiego nauczania, trzech elementach tego, co Biblia mówi o historii, o dziejach człowieka. Ale zanim o tym porozmawiamy i zanim również pomyślimy sobie, jakim wielkim wyzwaniem jest to dążenie, o którym przeczytaliśmy przed chwileczką z artykułu, niecierpliwie czekając na osobliwość, to popatrzmy na parę faktów na temat nas samych.
W pieśni, którą śpiewaliśmy przed chwilą, pamiętacie, co tak poruszało tego obserwatora, tego autora słów? Kiedy wznosił swój wzrok ku światom jasnym w górze, to wtedy coś rzeczywiście działo się z jego sercem. Ale podobny podziw, podobna fascynacja rodzi się, kiedy spoglądamy w siebie, spoglądamy w ludzkie ciało. Oczywiście nie możemy tego zrobić gołym okiem, wiele rzeczy jest dostępnych jedynie za pośrednictwem jakichś bardzo wyrafinowanych badań. Ale oszacowano, tak patrząc już na ciało człowieka, oszacowano, że ciało człowieka, przeciętnego człowieka składa się z 37 bilionów komórek. To jest ogromna liczba, niewyobrażalna. 10 do 12 to jest po prostu wykracza poza nasze zdolności jakiegoś wyobrażania sobie. Nieprawdopodobnie wielka liczba komórek, które budują nasze ciało. Ale każda z tych komórek to nie jest jakaś, nie wiem, kuleczka, to nie jest klocek Lego, ale jest to niezwykle złożona, funkcjonalna struktura, sama w sobie będąca przejawem geniuszu, jej twórcy. Niezwykle złożona, funkcjonalna struktura. I coś, co, można jeden element zwrócić uwagę, coś, co łączy, co jest takim wspólnym mianownikiem komórek naszego ciała, każdego z nas, to jest ta informacja genetyczna, prawda? To jest ten wspólny mianownik. Dla uproszczenia powiedzmy, że zapisana jest w naszych jądrach komórkowych na takich dwuniciowych łańcuchach DNA, które tworzą chromosomy. I ilość par zasad, a więc tych, jak gdyby, nazwijmy to literek, znaków, które tworzą nasz zapis genetyczny, u człowieka wynosi około 3 miliardów. Duża liczba, prawda? Trudno to sobie wyobrazić, te zasady azotowe gdzieś tam umieszczone, jedna obok drugiej. Ale podobno, gdyby nasze DNA w jakiś sposób rozciągnąć, DNA z jednej, jedynej komórki, to miałoby długość 2 metrów. Niewyobrażalne. Potężna ilość informacji. Tam, może jeszcze króciutko powiedzmy, tylko niewielka część, około 2%, to kodujące DNA, które jak gdyby służy do budowy, do kodowania białek w naszym organizmie. Resztę do niedawna uważano za śmieciowe DNA, ale coraz więcej badań wskazuje na to, że to śmieciowe wcale nie jest śmieciowe, że to, co było uważane za śmieciowe, tak naprawdę reguluje czy steruje tą ekspresją genów, że być może od tego śmieciowego, w cudzysłowie, zależy nasza inteligencja, zależy mowa. Coś niesamowicie złożonego, coś niesamowicie rozbudowanego. Ale nie tylko w naszych genach dostrzegamy tą inżynierię, tą złożoność. Bo jak popatrzymy na umysł ludzki, to można powiedzieć jakiś twór galaretowaty, składający się w 80% z wody, który mamy tu gdzieś na samej górze, prawda, naszego ciała. Ale liczba neuronów w mózgu człowieka to około 100 miliardów niezwykle skomplikowanych komórek, które potrafią komunikować się z innymi, tworząc niezwykle złożone struktury. Przeciętny neuron komunikuje się z tysiącami innych neuronów. I te połączenia, które powstają w czasie naszego życia, można powiedzieć, że one właśnie budują nasz rozum, budują czy tworzą naszą wyobraźnię, tworzą nasze wspomnienia, obrazy, słowa, wiarę, emocje. Mówiąc krótko, te połączenia nerwowe w naszych mózgach budują naszą duszę. Można tak w uproszczeniu powiedzieć. Pozwólcie, że tekst teraz pewien z Pisma Świętego przytoczymy. Psalm 139, 14, 15, 16 i 17 werset. Wysławiam Cię, Boże, za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkane w głębiach ziemi.
Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Tutaj, kiedy tak spisywałem sobie te liczby, tu 37 bilionów, tu 3 miliardy, tu 100 miliardów, to w tym tekście uderzyło mnie to ostatnie zdanie. Jak niezgłębiona dla mnie, jak wielka jest liczba Twoich myśli, Boże, jak wielka jest liczba Twoich myśli. Ogromna ilość informacji. Zobaczcie, każdy z nas to jest ogromna ilość informacji, zarówno genetycznie, jak i tej zgromadzonej w naszym umyśle. Ale co dzieje się z tą niewyobrażalną ilością informacji w momencie śmierci? Co zaczyna się z tą ilością informacji dziać? Zdajemy sobie sprawę z tego rozpadu, z tego skażenia, prawda? I myślę, że być może paradoksalnie ludziom, którzy wierzą w nieśmiertelną, niematerialną duszę, to w tym momencie jest łatwiej. Bo mają jakiś nośnik, który pozostaje w momencie śmierci. Ale Biblia bardzo jednoznacznie się na ten temat wypowiada. Na przykład w Księdze Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, 10 werset, czytamy, że w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Nie ma nic. Tak jak czytaliśmy w tym fragmencie z Książki Zdrowi na co dzień, nic, dosłownie nic nie trwa po swojej śmierci. W pamięci Boga nic jednak nie ginie. Śpimy bezpiecznie w nim. W krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Ta ogromna ilość informacji, która jest w każdym z nas, zaczyna rozpadać się i ginąć, można powiedzieć, z fizycznego punktu widzenia bezpowrotnie. Jest to problem dla tych, którzy planują umieścić duszę człowieka w maszynie. Jest to problem dla ludzi, którzy chcieliby przetrwać śmierć, przetrwać ten rozpad. Popatrzmy na trzy elementy nauki biblijnej. Będzie to stworzenie, zmartwychwstanie i nowonarodzenie. Jak należy patrzeć na te trzy elementy z punktu widzenia tych badań, tych faktów, tych ogromnych liczb? Zacznijmy od stworzenia, tak szybciutko. W 1 Mojżeszowi, 2 rozdziale, w wersecie 7 czytamy, że Adam został przez Pana Boga ukształtowany. Ten siódmy werset brzmi tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Fajny opis. Jak myślicie, Adam to był taki, nie wiem, gliniany Pinokio, który nagle wstał i zaczął mówić? To był mężczyzna z 37 bilionami komórek, z miliardami połączeń nerwowych. To był taki jak my. No, nie tak być może całkiem jak my, ale był lepszy, prawda? Był fabrycznie doskonały. Ale właśnie takiego człowieka Pan Bóg stworzył. On nie stworzył glinianej kukiełki, tylko żywego, funkcjonującego człowieka. Pamiętajmy o tym. I druga rzecz to ukształtowanie. Bo wiecie, człowiek to nie tylko postać, ale to też jego zachowanie, myśli, słowa. To jest pewna całość. I tak się zastanawiałem, czy umysł Adama, który wyszedł z ręki Pana Boga, to był umysł mężczyzny 20-letniego, czy to był umysł mężczyzny dwutygodniowego, czy może dwuletniego? U mężczyzn to podobno jedno i to samo. Zobaczcie. Taką rzecz chciałbym Wam zasugerować, żebyście popatrzyli na tekst 19 z 2 rozdziału, nieco być może w inny sposób. Spójrzcie na swoje Biblię. 1 Mojżeszowa, 2 rozdział, werset 19. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta
i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Znamy ten opis, prawda? Z lekcji religii uczyliśmy się nieraz, nieraz czytaliśmy te wersety. Ale uderzył mnie tu jeden moment. Zauważcie, że czytamy, że Pan Bóg przyprowadził zwierzęta do człowieka nie po to, żeby je nazwał, tylko po co? Jak to jest napisane? Żeby zobaczyć, jak je nazwie. Co dostrzegacie w tym opisie, żeby zobaczyć, jak je nazwie? Ciekawość Bożą. Być może brzmi to dziwnie, ale kiedy pomyślicie o małych dzieciach, które się pojawiają w rodzinie i przychodzi ten moment, że zaczynają chodzić, a potem przychodzi ten moment, że zaczynają mówić. Jesteście ciekawi, jakie są pierwsze słowa dzieci? Mamy w zborze takiego brata, który akurat jest na etapie, że jego synek zaczyna mówić. I bardzo mu zależało na tym, żeby pierwszym słowem, które mały Natanek powie, żeby było tata. No niestety to słowo któreś tam w kolejności, bo najpierw była mama, potem była baba, potem był dada, czyli dziadek. Tata musiał na swoją kolej poczekać. Wiecie, tutaj wydaje mi się pewne emocje drzemią w tym opisie, że Pan Bóg przyprowadził te zwierzęta do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Myślę, że człowiek jest ukształtowany przez Boga nie tylko jako struktura, ale przez Boga jest ukształtowany w procesie wychowania to wszystko, co mamy w sobie, a więc wyrażanie uczuć, inteligencja, wrażliwość, być może poczucie humoru, to wszystko za pośrednictwem Adama odebraliśmy od naszego Ojca. Zresztą zobaczcie, w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale jest taki fragment, który często się pomija przy czytaniu, bo tam jest genealogia. I zaczyna się w ten sposób, że Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, to jest 23 werset trzeciego rozdziału, a był jak mniemano synem Józefa, syna Helego, i potem te imiona tak idą. I w 28 wersecie czytamy syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. Inne wersety, inne przekłady mówią Adama, Syna Bożego, albo Adama, który pochodził od Boga. Zobaczcie, jak piękna myśl, jak piękna treść jest w tym prostym opisie zawarta. Czy ojcostwo realizuje się w momencie urodzenia dziecka, czy w tym momencie jest skonsumowane, że tak powiem? Zauważcie, że to ojcostwo dopiero wtedy się zaczyna, dopiero wtedy zaczyna się przekazywanie pewnych wartości, pewnych emocji, pewnych uczuć. Ukształtował Pan Bóg człowieka. Całej jego złożoności, zarówno tej fizycznej, tej strukturalnej, jak i w tej złożoności, która siedzi gdzieś tutaj w naszych umysłach. Pomyślcie teraz o drugim elemencie. Jak ta złożoność ma się do zmartwychwstania? Ta komplikacja, ta złożoność ludzkiego ciała, ludzkiego umysłu, jak się ma do zmartwychwstania? Ewangelia Jana, 11 rozdział, zawiera opis niesamowitego wydarzenia. Znamy również doskonale tą historię, kiedy Pan Jezus wzbudził z martwych Łazarza, prawda? I można powiedzieć, no jak tam nas doszło do zmartwychwstania kogoś, kto dopiero umarł, no to łatwe, prawda? No bo tchnął dech życia, no i jakoś zaczęło to znowu funkcjonować. Ale w tym opisie zawarty jest brutalny przekaz. 39 werset 11 rozdziału Ewangelii Jana. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. I tu się wypowiada Marta, ta bardzo, bardzo praktyczna osoba. Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Co to oznacza dla tych neuronów, dla tych komórek? Dla tego wszystkiego, co funkcjonuje w tak niesamowicie skomplikowany sposób. To wszystko już odeszło. A jednak
Jezus zawołał: Łazarzu, wyjdź. To jest coś niesamowitego, to jest przejaw niesamowitej Bożej mocy. Pomyślcie o to właśnie w kontekście tej niesamowitej złożoności ludzkiego organizmu, ludzkiego umysłu. Zmartwychwstanie jest czymś naprawdę, naprawdę niezwykłym. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, nie będziemy może teraz ze względu na czas czytać tego fragmentu, pierwszy list do Tesaloniczan, 4:14, tam jest mowa, że tacy łazarze to nie powstaną, nie jeden powstanie, 10, 100 czy 1000. To będzie niesamowita ilość tych, którzy na głos trądu Bożej powstaną. Tak jak Łazarz, pomimo tego całego rozpadu, powstał, tak powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Niesamowity przejaw Bożej mocy, Boża potęga. I trzeci element nauczania Pisma Świętego, na który warto spojrzeć przez pryzmat właśnie tych naukowych faktów, tych informacji, które mówią o tym, jak bardzo jesteśmy złożeni i skomplikowani. Nowonarodzenie. Czy grzeszna natura jest związana z genetyką? Tu może Was zaskoczę, bo znalazłem tekst, który grzeszną naturę łączy z genetyką. Znalazłem ten tekst w Biblii. Prorok Jeremiasz w 13 rozdziale, 23 wersecie zawarł takie słowa. Księga proroka Jeremiasza 13:23. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? Może? No można tam jakieś operacje plastyczne, prawda, jak się na pieniądze, ale generalnie no nie da się. Jest to zakodowane, jest to zapisane nie do ruszenia. Ale prorok dalej odnotowuje takie słowa. A czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? To, że postępujemy głupio, źle, grzesznie, to nie jest kwestia jakiegoś prostego przyzwyczajenia, ale wręcz mamy to w nas siedzi. To w nas siedzi głęboko. Jaki jest sposób na to, żeby zmienić ten zapis, który tak głęboko w nas siedzi, ten, który powoduje, że nie możemy dobrze czynić, bo przywykliśmy do złego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 3 do 6. Odpowiadając, Jezus rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Jaki jest sposób na ten zapis, który głęboko w nas siedzi? Stworzenie na nowo, narodzenie się na nowo. Trudne czy łatwe? Możliwe czy niemożliwe? Dostrzegamy to w ogóle, czy jest to tylko mrzonka, fikcja? Ja nie mogę zapomnieć rozmowy, jaką tutaj z Andrzejem, krótkiej rozmowy, sporo czasu już temu w korytarzu odbyłem. Mój kolega, mniej więcej w moim wieku. Modlitwy matki, próby wyjścia z nałogu, próby, upadki, brnięcie coraz głębiej i wreszcie śmierć. On zdawał sobie sprawę z tego, że zdrowie mu się już posypało, że koniec nadejdzie prędzej czy później. Bał się tego. Ale zobaczcie, jak wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? Czy w ogóle jest możliwa jest ta zmiana? Czy to w ogóle da się zmienić? Gdyby ktoś wątpił, to są dowody na to, że ta zmiana jest możliwa. Nawet jak patrzę teraz na Was tutaj, to widzę kilkadziesiąt takich dowodów. Drodzy bracia i siostry, to jest naprawdę niezwykłe, że zaczęliście myśleć w taki sposób, jak myślicie, że uwierzyliście w Boga, że uwierzyliście w zmartwychwstanie, że uchwyciliście się tej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie.
Tutaj w lekcji szkoły sobotniej brat Tadeusz mówił o tym, że jak gdyby na różnych falach ze swoim bratem. Zobaczcie, jak to jest niezwykłe, że Duch Święty dotarł do naszych serc. I oby było tak, że zmienia również nasze życie, że zmienia nasze słowa, nasze zachowania. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 17 wersecie, apostoł Paweł napisał tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, dzisiaj w szkole sobotniej, prawda, ten wątek bycia w Chrystusie, czy uzyskania czegoś przez Chrystusa bardzo mocno, bardzo często się przyjmuje. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, bo to wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17. Stworzenie, zmartwychwstanie i nowonarodzenie. Zobaczcie, być może troszeczkę innego wymiaru nabierają, kiedy popatrzymy na ten cud Bożego stworzenia, na ten cud Bożej inżynierii, na ten przejaw Jego wielkiej potęgi, Jego geniuszu. Jak zakończyć to rozważanie? Jak je podsumować? Po pierwsze, tak jak mówiłem, oby w naszych sercach było to uwielbienie dla naszego Boga, dla naszego Stworzyciela. Po drugie, oby w naszych sercach było uwielbienie dla naszego Ojca, bo przecież od Niego pochodzimy. On nas ukształtował. I może jeszcze jedna myśl, jeszcze jeden taki krótki wniosek. Być może czasem to nasze chrześcijaństwo, to nasze życie duchowe trochę tak ulega takiemu spłaszczeniu. Mam na myśli to, że czasem zaabsorbują nas, a to problemy w zborze, a to być może problemy z samym sobą, a to być może jakieś przekonanie odnośnie jakiejś, nie wiem, interpretacji, poglądów. Potrafimy, to zresztą na lekcji szkoły sobotniej również się pojawiał ten wątek, że tak bardzo potrafimy przy swoim stanowisku się upierać, żebyśmy zwalczyli każdego, kto ma nieco odmienne zdanie od naszego. I tak spłaszczamy, kompresujemy to nasze chrześcijaństwo. Ale drodzy przyjaciele, pamiętajmy, że Pan Bóg jest po prostu większy. On jest większy od nas, jest większy od naszych myśli, jest większy od naszych słów, jest większy od naszych problemów, jest większy od naszego zboru, jest większy od wszystkiego. On jest po prostu wielki. I jest również naszym Ojcem. Uchwyćmy się tego, pamiętajmy o tym, bo jeżeli tylko w tym życiu byśmy pokładali nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni. Amen. Amen.